Buongiorno, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Jesteśmy na lotnisku w Neapolu i właśnie rozpoczynamy naszą włoską przygodę. Przygoda. Ja już widziałem na tym lotnisku, ile jest pizz. Zapach się unosi wszędzie i taki gwar charakterystyczny. Jest ciepło. Po prostu momentalnie nas tak aż uderzyło, przywitało takie głośne włoskie powitanie. Mapka nam podpowiada, że właściwie szybciej dojdziemy pieszo niż komunikacją dotrzemy. Już tutaj też charakterystyczne dźwięki ulicy, klaksony. Nie wiadomo dlaczego, po co i na kogo. A nie, oni sobie machali akurat. Tak, tutaj obowiązuje prawo dżungli, także musimy się obudzić. Wypiliśmy dzisiaj 3 kawy. Podoba mi się to. Więc mam nadzieję, że to wystarczy póki co. No żebym nie miała tego plecaka na plecach, to bym wszystkie palmy tutaj poprzyptulała na powitanie. Jest wspaniale, tak cieplutko. Na nogach? Albo no, albo na też by było ciężej. No właśnie. Nie wiem. No słuchajcie, taki klimat, takie rejony, że chyba... Okej. Okay. Buonasera! Bye! Bye! What's your name? Rafał i Adriana! Adriana! Hi! No właśnie dlatego. Okej. Okay. Idziemy gdzieś, jaki widok. O nie! To jest miasto kontrastów. Ej, już miałam powiedzieć o tych śmieciach, ale w ogóle to musi tu być. One muszą tutaj leżeć, to nie byłoby tego klimatu. Jaki tu jest widok nagle. Jezu, jaki kontrast. Ale gonią nas. Masakra. Ale pięknie, brzydko. To jest mój pierwszy komentarz. Syf totalny. W połączeniu z takim widokiem, to wygląda jak co jeden jest grane. Nie no, patrzcie, takie zakątki są wszędzie. Ale jaki jednocześnie klimat. Może je złapię, może nie? Koty na samochodach! A samochody na chodnikach, a ludzie na jezdni. YOLO. Super. A ja mówię, że w łazie jest brudno? No kurde. Ej, zróbmy wyzwanie, zacznijmy tu sprzątać. Całe życie nie skończymy nigdy. Jedną ulicę jeszcze. Chyba tak. Naprawdę. Ale... Jezu. Ale fajny kontrasty. Klimat. Jest naprawdę jest ciekawie. Klimat przegenialny. Ale są takie jamy śmieciowe. One wciągają chyba. Ale spacer pierwszy, no, powiem mi ci. Się konkretne zdarzenie z Włochami. Ale wszyscy trąbią. Trąbią, jeżdżą na skuterach bez kasków i śpiewają piosenki i drą się do siebie na całą ulicę. Po prostu kosmos, inny naprawdę świat. Ale w tym całym chaosie to naprawdę jest pięknie jednocześnie. No ten widok, tam właśnie zmierzamy w ten rozświetlony widoczek. To wygląda jakby nad jakimś wysokim piskiem śmieci przeszło tornado i wszystko porozrzucało. I tak serio, to nie tak, że teraz nagle włączyłam, tylko tak odkąd wyszliśmy z samolotu, tak jest. To już się robi coraz ładniej, bo zmierzamy do celu. No może, ale naprawdę abstrakcja. My ogólnie jesteśmy bardzo otwarci na nowe i dziwne rzeczy i inne, ale to nadal jest zaskakujące, jak są tak bardzo od razu tak uderzające różnice widoczne. Ale nawet właśnie Rafał przed chwilą zwrócił uwagę, że idziemy i ani jednego świetlika nie widzieliśmy. Właściwie świetlik jest wszędzie tak naprawdę, ale nie ma kurzy na świeci kompletnie. Mijamy już drugą stację benzynową i one są takie malutkie, mają krzesełka i pracownicy sobie siedzą. Na poprzedniej był jeden i sobie siedział tylko na krzesełku i zupełnie nawet innego kącika nie ma. A tutaj natura przejęła to miejsce. To, nie wiem co to jest. To, jakie to wygląda liście. Jakbym włożył tu rękę i mnie zjedzą. Palmy! A ile stopów aloesa byś miała tutaj? Albo aloesu. Ej, no tu się nie da przejść. Śmieszny. Spider-Man. Nawet on się poddał tutaj. Nie ratuje już tego mostu. A jednocześnie jest obok tyle uroku. Tam stoliczki, żeby sobie kawkę wypić. Tam za drzewem tak samo. Tam na balkonach sobie. Jej, balkony. Kocham takie balkony. Kocham balkony. Oficjalnie. I kocham
włoskie pranie. I wszystkie z tą klimatyzacją będą też obdrapane. No. Nie zdziwiłabym się, jakby to miejsce, przynajmniej ta część, którą odwiedziliśmy do tej pory, mogło kogoś przerazić. Tak. Ale jednocześnie nie czuję się jakoś niebezpiecznie tutaj, w sensie już kilka osób krzyczało do nas coś z auta, albo no ja tak nie wiem. Jak macie na imię, coś to jest ja też myślę, bardziej. Jakbyś była znaczeczki. Sama, to byś się trochę bardziej. Nie no, sama tak, ale no. Nawet wujka, no i tak jakby ktoś nam chciał zrobić, to tak o. O, jaki wielki budynek. Faktycznie. No, o, walizka jakaś w ogóle. Chcesz torbę? Jakaś ewakuacja chyba tu powinna nastąpić. Może tylko no, ale. O, nie po prostu. Będziemy to chłonąć, to miasto. To nie, nie ma co opisywać, tylko trzeba przyjechać chyba i. I się wczuć trochę w to miejsce. Na pewno pokażemy wam we vlogach przyszłych bardzo dokładnie to miasto. Okej, okay, tu już jest nieco inaczej. Bardziej turystycznie i życie tętni zdecydowanie bardziej niż tam. Wszędzie pełno ludzi. Zbliżamy się do naszego hotelu. Gdzieś tutaj, przy tej ulicy, ale jeszcze dalej, dalej, dalej. Kosmos. Po prostu z otwartymi paszczami wszystko obserwujemy. I tutaj już są kontenery na śmieci wypełnione po brzegi, ale są jakieś śmietniki przynajmniej. Okej, okay, już na jednym przejściu, podkreślam przejściu dla pieszych, na pierwszej połowie prawie na mnie wpadł facet samochodem, a na drugiej części tego samego przejścia na Rafała skuterem. I to tak jakby jechał specjalnie, wyglądało w ogóle. Także będziemy przyspieszać na pewno, będąc na ulicy. Na chodniku póki co oprócz śmieci nic mnie nie zrzuca na krawężnik, więc jest nieźle. Trzymam się blisko brzegu, blisko ale budynków. Te obdrapane kamieniczki są bardzo urodziwe. Tak, w ogóle no klimat jest włoski i jest tak typowo włosko, jak tak sobie wyobrażałam. No te dodatki takie, no cóż, są bo są. Dziwi mnie to bardzo. Jakim cudem to się dzieje, że to nie znika. No ale podkreślam, że jakiś i powtarzam, że jakiś klimat to ma nadal. Już jesteśmy bardzo blisko naszego noclegu. Rozglądamy się już za takim widoczkiem, który wypatrzyliśmy sobie na mapkę Google. I to może być nawet ten budynek. To jeszcze nie był ten budynek. Ale już jest naprawdę blisko tym razem. Nie wiem, czy po drodze jeszcze coś nas zaskoczy. Za rogu na szczęście nic. Generalnie wszyscy mówili, żebyśmy o tej porze nigdzie się nie zapuszczali na zewnątrz, ale to jest naprawdę aż tak ciekawe. Czy moja urocza hostessa pokaże, gdzie my w ogóle na świecie się znajdujemy w tej chwili? Oddalisz trochę? Oddajesz? Uwaga, uwaga. Troszkę daleko. Tutaj gdzieś na tym buciku, proszę Państwa, jesteśmy. Jeszcze do mnie nie dociera. O, ale zaraz wejdę do pokoju, ogarnę się. Światła. Nie, ale żeby ostre była jakaś stracone. Otwarta. No. Zobaczcie, jakie wejście. O. No teraz to jesteśmy we Włoszech. Na powitanie dostaliśmy ochrzan. Nie działał domofon, ale to nikogo nie interesuje, bo pani na samo powitanie. Ja wszystko zrozumiałam. Ja od razu zrozumiałam wszystko po włosku. Dlaczego wy tak dzwonicie tym dzwonkiem? Ja wszystko zrozumiałam. Jak w filmie Jedz, Módl się, Kochaj, co przyjechał do Włoch, Julia Roberts i też taki ochrzan na początku dostała takiej strasznej pani. Czego nie może i robić tak dalej? Potwornie obskurna kamienica, strasznie. Z zewnątrz takie ciemne typy. Ochrzan od razu od pani z okienka, co taka wyszła babulinka, taka ochrzaniła. Ja też się tak zestresowałem. Potem taka winda, co ledwie się zmieściliśmy, wszystko obrapane i się wchodzi nagle do takiego do pięknego pałacu, miejsca. Po prostu do pałacu. Freski, jakieś rzeźby. Tak, a tutaj też mamy no wszystko, klimę, ekstra. Zamiast brzydkich nas po podróży, zobaczcie ten pokój. No tu się weszło, tu taka szafa, telewizorek, ale jaki wystrój w ogóle tu jest zorganizowany.
Tutaj, proszę Państwa, taka witrynka, obrazy, stoliczek, przy którym sobie zjemy. O 8:30 jutro śniadanko. Łoże, jest przepiękny obraz. Nie no, po prostu nie mogę. Balkon celowo omijam na koniec. Tu jest klimatyzacja. Tam pewnie jakieś też takie szafeczki. Tam nie wnikam. Łazieneczka, o jest, no ślicznie jest, ale naprawdę. Herbatkę mam. Nie no, wspaniale. Ostrość, ostrość poprosimy. Poczekajcie, bo jeszcze muszę, nie, na balkon, nie będę ryczeć, ja kocham balkony. Wyjdź, pięknie. Byłeś już zajrzeć. Tak. Wyjdę z tobą. Ale... Pięknie. Bella, bella. Ej, bella, nie wiem, my żadnego słowa po włosku nie umiemy, a z tą panią się dogadaliśmy, a ona ani słowa po angielsku. Ale jest pięknie, wspaniale. I wysoko jesteśmy? Chyba na 4. piętrze, ale to jakieś nie, takie jakieś wysokie takie 4. piętro, bo to taka kamienica. Jezu, to szok, kocie. Tam jakie w górze w ogóle jest, zobacz. Nie, tylko niepokoją ci tutaj takie szemrane typy pod tym podwyższym. I dwa te samochody policji. No właśnie. Tam stoją obok. No i jeżeli na spacer się wybierzemy w tę stronę. Chyba tak. I nie wrócimy na noc, wrócimy nad ranem. Boże, ale jak z tego filmu, no ani słowa nie rozumiałem, a jeszcze dostałem okrzan i wiedziałem, że taka gestykulacja taka włoska i okrzan. A tam naprawdę nic nie było słychać. Ja po angielsku mówię, że tam nie działa, ale w ogóle no, nikogo to nie interesi, no. Matko, jak cudownie jest wziąć prysznic po całym dniu, bo 3 ostatnie vlogi to był jeden dzień, całe zwiedzanie Katowic, lot tutaj, no i ten spacer. My się jeszcze wybieramy na miasto dzisiaj. Także to takie szybkie odświeżenie. Chcemy jeszcze coś zjeść. Tymczasem tutaj jeszcze mamy czajniczek, zrobimy sobie herbatkę. I nasze wątpliwości zostały rozwiane. Tutaj jest miejsce, gdzie możemy się podłączyć naszymi ładowarkami i tak dalej, bo pozostałe kontakty w całym tutaj pokoju są z tą włoską wtyczką właśnie, ale jest nadzieja, bo chociaż tam te dwa są takie nasze i mamy rozgałęźnik, więc damy radę. Doprowadziliśmy się do ładu i składu. Wychodzimy na miasto. Pokażemy Wam jeszcze część tutaj hotelu, korytarz, ale to nie jest zwykły korytarz. Tak właściwie to jest taka galeria sztuki, można by powiedzieć, spokojnie, zaryzykować takie stwierdzenie w ogóle. Ej, jakie my mamy na drzwiach, bo powiedziałam, Neapol tam był dalej. Mamy kapel. No nie, to jest przeznaczenie. Mieliśmy jest Positano. Co tu jest dalej? Procido Ischia. Pewnie wszystko źle czytam. O, ale tutaj miałam przystanąć. Nie, no po prostu cała wystawa. O, tutaj taki pan, nasz sąsiad. Szok, jak to jest pięknie. O, tu jest Neapol. Piękny Neapol. Tutaj nic jeszcze nie było, ale to jest część hotelowa. Tutaj nazwa naszego hotelu, jest naprawdę fajna lokalizacja. A najlepsza to jest winda, jesteśmy na 4. piętrze. My tutaj się zmieściliśmy w
trzy osoby wcześniej, chyba C. Nie wiem, bo jest niżej. O Jezu. I ledwo się tu ścisnęliśmy wcześniej. To jest hit. Okej. Okay. Tylko się otwierało. Tak. Tak. Okej. Okay. To jest nasze piętro, a chcemy na T. To się... Czekaj. Obstawiam, że to jest parter. Ładno. Try to make... You understand that you have to close all the doors. No zamknęliśmy teraz. A czemu te? No bo obstawiam, że to jest parter, no bo... Coś czuję, że tu będziemy mieli sporo przygód. Przez chwilę pan jechał na skuterze i rzucił lodem. I trafił na sam Rafał. Na powitanie, żeby się ochłodził. Dobra, może nas nikt nie rozjedzie. Znalezienie otwartej pizzerii o tej porze, bo jest już przed pierwszą w nocy, no to jest wyzwanie, ale gdzieś już na mapce wyhaczyliśmy taką otwartą do trzeciej i właśnie do niej zmierzamy, może to się uda. Jest tu tak niepokojąco w nocy, prawda? No właśnie, no teraz już bym powiedziała, że nie czuję się aż tak bezpiecznie, ale no też równie dobrze, równie niebezpiecznie bym się czuła pewnie w innych miastach, centrach o tej porze. Chociaż no w Gdańsku czy coś, jak u nas byliśmy, to nie. No nie wiem, ale to jest po prostu obce miasto i dlatego jakoś tak nieswojo jeszcze się czujemy. Nie, to jest aż niesamowite po prostu, co tu się dzieje. Najfajniejsze, tak wszystko sobie zostało wystawione akurat chyba. Żeby zbierać śmieci, ze śmieciarki wypadł papier i zatrzymał się na drzewie i ja tak... Pięknie, pięknie wysprzątane. Śmieciarki tutaj śmietą. Ojej. Ja cię idę za nim. Upolował. Nasza pierwsza pizza we Włoszech. Cztery różne kawałki i piwka dwa różne. Jak jest 1912. Ja cię kręcę. I z widokiem na plac, którego nazwy jeszcze nie pamiętam. Plac di Nacional. Di Nacional? Nacional. Okej. Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, z czym jem pizza. Nasza pierwsza reakcja. Tak, mamy cztery różne pizze. Czy ta pizza jest dobra? Łatwo. Pizza nie może być zła. Płakać tak? Zjadła się w pizzę w stolicy pizzy na Apolu? No boska jest. No ona jest taka tłusta mega. Fajna. Chociaż nie wiem, jesteśmy tacy zmęczeni i głodni, że to już... Myślę, że i tak by nas smakowało, a jest boska, prawda? Z jakimiś grzybami i ziemniakami takimi fajnymi wieczorami. Czad. Czad. W ogóle jakie ciasto. Wsuwamy jak szaleni. Kawałek po kawałku, nawet nie, tak po gryzie w sumie. Ale wiecie co? To jest naprawdę najlepsza pizza, jaką jadłem, bo to jest połączenie takiego typowego fast foodu pizzy z taką włoską, restauracyjną pizzą. Nie, że jest taka pomiędzy. Jest idealna, żeby się i najeść, i jest delikatna. A w ogóle to jest czad, jest jakaś taka zapiekana. Niczego, my nawet niby. Nie pytaliśmy właśnie co z czym, tylko po jednym z każdego rodzaju. Na pozór pizza bez niczego, a tak naprawdę w środku jest pełno szynki, pysznej rzeczy. Nie, jest wspaniałe jedzenie, wspaniałe. Tak, żeby podsumować, miejsce nazywa się Ciao Pizza Dog Out i nie jest to typowa neapolitańska pizza. Nie. Między fast foodem właśnie, tak jak mówiłeś, a taką lekką boską pizzą. To jest jedyna pizzeria, która była otwarta o 1:30. Do trzeciej ma być otwarta, więc to jest niewątpliwy plus, ale ogólnie wyszło to nas drogo, no i to nie jest taki klasyczny, lokalny przysmak, powiedzmy, tylko właśnie bardziej fast foodowy, bardziej taki poimprezowy i tak. Ale też bardzo dobry, bo jest zupełnie inne ciasto niż u nas. No i piwka też. Takie bardziej miękkie. Wyszło nas koło za 4 kawałki i 2 piwa, 15,50 euro, więc no to brzmi, to jest dosyć dużo, no ale niczego nie żałuję, bo nie, ja dzisiaj też nie mieliśmy już gdzie zjeść. W sensie moglibyśmy jeszcze gdzieś zjeść makaron. Ale no, wzięliśmy się na pizzę, no i mamy to. Czy to się uda uchwycić, to nie mam przekonania, ale to ciasto jest zupełnie inne niż jesteśmy przyzwyczajeni do normalnej pizzy dla nas. I zupełnie nie przeszkadza nam to, że nie ma tutaj sosu, bo ono samo w sobie jest naprawdę, naprawdę smaczne. Nawet te brzegi są takie puszyste, jakby wypełnione w środku powietrzem, taką miękką masą, mimo że twardą zwierzchnią. Pychotka. Dotarliśmy do hotelu. Moja energia już nagle gdzieś zniknęła i kładę się spać już naprawdę. Moja zniknęła w ostatnim kawałkiem pizzy.
Nie, pizza mnie doładowała, ale czekajcie, że jest... Która? Pierwsza 43, a ja zrobiłam 5500 kroków od północy w poszukiwaniu pizzy. Także proszę docenić to. To jest nowy typ migracji ludności. Matko jedyna, ja wcześniej patrzyłam, były 3000, tak jak był szał. Ale w niecałe 2 godziny, dzień się dopiero zaczął tak naprawdę. Ja teraz idę spać, ale jutro będzie na pewno dużo chodzenia. Także ja będę to sobie, zresztą to mi się w aplikacji wszystko zapisuje, ale jestem pod wrażeniem. Chyba, że to mi doliczyło jeszcze z lotu. Zamiast kroków tyle, ile kilometrów zrobiliśmy. Uciekamy. Dużo, 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 bardzo dużo wrażeń. Z takich smutnych widoków, to jeszcze oprócz tych śmieci na ulicach, mnóstwo, mnóstwo bezdomnych, też bardzo przykry widok. Poza tym no ten gwar wszędobylski jest taki ogólnie wesoły, ale no właśnie tak wieczorami. No ale to wszędzie, jak są takie duże grupy, no to ja się nie czuję zbyt pewnie, no tutaj wiadomo z Rafałem pewniej, ale no to też tylko jesteśmy we dwójkę, a też już widzieliśmy, jak tam dziewczyny jakieś tam grupki zagadywały i tak dalej, także no czy jest niebezpiecznie, no, no trzeba na pewno uważać, ale no... Nic się nie wydarzyło. Na pewno jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów prawa, czy to o jazdę transportem najróżniejszym, bo tymi skuterami, to takie co się dzieje, o nie dotykaj tym mnie. Na ulicach trzeba uważać na przejściach dla pieszych, bo oni bardzo nie zwracają uwagi, czy ktoś jest na przejściu. Czy... No, no to naprawdę jest taka miejska dżungla. No i ogólnie takie wnioski. Mimo wszystko i tak bardzo pozytywne, że taki jest klimat ciekawy, naprawdę jesteśmy ciekawi tego miasta. No tam trochę może się stresowaliśmy dzisiaj, bo tak niepewnie jeszcze, no, nie? Ale bo późno bardzo. Tak, no my też nie wybraliśmy sobie najlepszej pory na zwiedzanie, ustalmy to. Bo dochodzi druga noc, a my właśnie tu wpadliśmy i ja już odpływam dosłownie, myślę, że... Nie, już nie do jedzenia, dziękuję. Jeszcze taką pizzę nie popsuć jakimiś chipsami. Znaczy, lubię chipsy, ale ta pizza ja polska. Kochani, bardzo dziękujemy za oglądanie pierwszego vloga z Neapolu. Będzie ich więcej, także mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Zapraszamy do subskrybowania. Kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I do zobaczenia. Już jutro.